Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. W tym porozmawiamy sobie o ryfach w Reakcie. Nie zapominajcie o łapce oraz o subskrypcji, a ja przechodzę do rzeczy. Czym tak naprawdę jest ryf? Pamiętacie zapewne o tym, że w Reakcie nie piszecie w HTML-u, tak naprawdę piszecie w JSX. Następnie ten kod jest zbudowany na HTML. No i żeby dostać się w naszym Reakcie do tego ostatniego wyrenderowanego elementu, czyli na przykład paragrafu, to musicie użyć ryfa. Przydaje się to na przykład w animacjach, o czym porozmawiamy w jednym z kolejnych odcinków. Tworzenie refa w komponentach klasowych wygląda w podobny sposób jak używanie stanu. Możemy to zrobić w konstruktorze i robimy to w następujący sposób. Tutaj już to zrobiłem wcześniej, czyli wpisujemy disk. No i następnie nazywamy sobie ten ref. Ja zrobiłem tak w dokumentacji, czyli po prostu myref, a następnie wywołuję react, następnie create ref i na początku wartość bazową, w naszym przypadku zawsze jest to 0. Teraz ten nasz ref musimy przypisać do naszego elementu. W moim przypadku przekształciłem troszeczkę tutaj tą strukturę na diva, tutaj było wcześniej h1, no i właśnie do niego przypisałem myref, czyli this myref do propsa ref. Teraz aby zobaczyć, co zwraca nam ten ref, to stworzymy sobie funkcję. Ta funkcja będzie nazywać się showRef, tutaj ją widzicie, i ona po prostu w konsoli pokazuje nam tego naszego refa, a następnie, żeby dostać się do tego właśnie elementu, po prostu musimy przejść do current. Ta funkcja zostaje wywołana wtedy, kiedy nasz komponent się montuje, mutuje, nawet nie pamiętam, jak to się mówi. Więc teraz, gdy to odświeżę naszą stronę, no to jak widzicie, tutaj mamy tego diva. I tutaj są wszystkie jego opcje, czyli children, no jest tego bardzo naprawdę dużo. W momencie, kiedy teraz przejdziemy sobie tutaj do tej funkcji i po current wpiszemy children, odświeżymy stronę, to jak widzicie, mamy HTML collection. No i tutaj mamy nasze h1, button i diva. Dlaczego diva? Ponieważ ten komponent book jest ogólnie divem. Tyle odnośnie komponentu klasowego. W następnym pokażę Wam, jak używać refa w komponencie funkcyjnym.